Guinness Record. Pięć lat temu, Krzysiu przyjechał, ja pracowałam w sklepie, wjechał do sklepu. Krzysiu był wózkiem. Zapedałował, niech będzie. No i kupił sobie plecaczek i też tak, mnie się u Krzyśka spodobało to, że tak podszedł i zapytał się mnie, czy jemu ten plecak będzie pasował do koloru wózka. Zapłacił kartą, no i Krzysztof Cegielski, tak. Mój mąż wcześniej tam próbował jeździć na żużlu, więc no byłam z nim w tym temacie od samego początku, więc no fan tutaj, ja siedziałam z nim, więc parę nazwisk obiło mi się o ucho. Tylko że wprowadziło mnie z błędu to, bo ja nie, powiem szczerze, nie kojarzyłam, że Krzysiu miał wypadek, więc dlatego nie mogłam. To się kurczę, był taki żużlowiec, ale na wózku? Nie, to nie on, nie będę się pytać, bo kurczę, nie chcę się wypuścić. No i mówię, i też taki dziwny zbieg okoliczności, bo myśmy stali jeszcze z Krzysiem chwilkę i wszedł taki pan z małżonką, no i poklepali Krzysia po ramieniu. Dzień dobry, panie Krzysztofie, kiedy zaczyna się Grand Prix? No i ja wtedy, tak, wiedziałam, to. No i tak zaczęło się. Paweł, a ty jak szukałaś tam kiedyś Krzyśka, to wiedziałeś, że on miał wypadek. W latach, kiedy bardziej interesowałem się tym żużlem i ten żużel w Krakowie był, no to Krzysztof Cegielski był bardzo, że tak powiem, znanym zawodnikiem w Polsce i na świecie wśród żużlowców. I dla mnie to było bardzo, bardzo nawet duże wyzwanie, spotkanie się z takim człowiekiem. Gdzie ja, szary kibic do Krzysztofa Cegielskiego, uczestnika Grand Prix, czy człowieka, który na półkach ma tysiące pucharów i statuetek. Czy Krzysztof jest legendą? Jest ikoną tego, że nie można się poddawać. Na pewno jest tego żywym dowodem i w tym środowisku jest pierwszym takim żużlowcem, który na pewno po tak ciężkim wypadku pokazał, że nie wolno się załamać, że trzeba stanąć na nogi i próbować dążyć do tego co się zaplanowało na samym początku. I tutaj powinni ludzie z niego czerpać, niektórzy przykład, nie załamywać się, tylko po prostu jeszcze bardziej spiąć się, wierzyć w Boga i dążyć do celu. Ale czy żużel to nie jest taki sport bardzo ekstremalny, gdzie, czy to nie jest przypadkiem takie trochę igranie ze swoim własnym zdrowiem, z życiem? Jest to dość ekstremalny sport. Ale Olga z Darkiem mają syna, więc zapytałem ją, czy dopuściłaby syna do życia. No właśnie. To znaczy była sytuacja taka, akurat tutaj Paweł, u Pawła w klubie otworzono szkółkę żużlową. No, aczkolwiek powiem szczerze, moje dziecko bardzo chciało iść, ale on ma dopiero 11 lat. No ja poszłam z nim tam, no dobrze, trzeba iść, dobra, pójdę. Powiem szczerze, że w duchu ucieszyłam się, że niestety, ale trzeba mieć skończone 14 lat, żeby dziecko mogło usiąść na motor, bo on bardzo chciał. Po pierwsze, ja mu powiedziałam, ja nie chcę, ja nie podpisałam do dnia dzisiejszego zgody. Mój mąż podpisał i prosił synu, żeby mama podpisała. Ja nie podpisałam do dzisiaj, powiedziałam, że mu nie podpiszę. Szczerze powiedziawszy, no ja bym nie chciała. I nie chciałabym, żeby ktoś z moich najbliższych, no... Jeździł. Sport żużlowy jest dosyć niebezpieczny, więc co jakiś czas ktoś zawsze musi doznać jakiejś poważnej kontuzji. Niestety tak się dzieje. Na szczęście wydaje mi się, że coraz rzadziej. Trzeba się liczyć z tym, że ktoś, kto dzisiaj jeździ pełnosprawny, może kolejnego dnia już w takiej formie nie być. Spotykam się z kolegami z toru żużlowego na co dzień. Nie był to łatwy czas zaraz po wypadku, bo przecież każdy z nich znał mnie zupełnie z innej strony. Byłem młodym, silnym, uprawiającym ten sport gościem. Później musieli się zmierzyć z czymś, co jest zupełnie nowe i widziałem, że niektórzy mają z tym jakiś problem. Ja też z tym miałem jakieś opory. Było to dosyć duże wyzwanie. Ale myślę, że gdzieś to w naturalny sposób się wszystko poukładało. Jest wszędzie, był i tam. Ale nie podchodzę do tego w ten sposób, dlaczego dopuścił do tego, dlaczego tak się stało, gdzie był Pan Bóg. Przecież to nie jest sprawiedliwe.
wszystko było jeszcze przede mną. Nie mam absolutnie pretensji do Pana Boga, wręcz jestem Mu za to wdzięczny. Czułem się w jakiś sposób wyróżniony przez Pana Boga, że tak się stało i mogę Mu pomóc nieść ten krzyż, bo pomijając moje psychiczne jakieś takie nastawienie do tego pozytywne, to przecież fizycznie nie było aż tak przyjemnie czasami i czasami, no bardzo często nawet, trzeba było się mocno wysilać, żeby sobie radzić z najprostszymi czynnościami. Może gdzieś tam czasami o nim zapominałem, może mógłbym bardziej wykazywać tą wiarę w Boga, ale zawsze wiem, że mogę się do Niego odwołać i cieszę się, że jest po prostu. Ciągłe podróże i tak naprawdę brak czasu na cokolwiek innego. I nawet może byłem świadomy tego, że są inne jeszcze wartości w życiu, to po prostu nie było fizycznie na to czasu i wiele spraw było gdzieś tam pewnie zaniedbanych tych wokół mnie. Oczywiście, że marzę o rodzinie. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych dla mnie spraw. Myślę, że najważniejsza w tej chwili. Było mi ciężko i jest ciężko w tej samotności, ale na szczęście udawało mi się wytrzymywać w tym stanie i nie tworzyć niczego na siłę. No ale mam wrażenie i mam przekonanie, że to się powoli zmienia i te marzenia mogą, mam nadzieję, być coraz bardziej realne. Jak tam, droga? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nie było tragedii. Ile tym razem z Tarnowa? Półtorej godziny. Janusz, Przemek, cześć, poznajcie cześć. Się. Cześć, witam. Janusz to mój kumpel, żużlowiec, jeden z najlepszych w Polsce. I tak spróbujemy działać w tej samej branży, że tak powiem. Trochę mu teraz pomagam i tak dalej. Znaczy od jakiegoś czasu, a teraz trochę ściślej, jako taki menadżer. Sorry, wiesz, kurczę, coś mi dzwoni. Śmiało, przepraszam, śmiało, chwilkę, dobrze? Śmiało. Dobra, siadam. Siadaj. Powiedz mi, czy dzwoniłeś tam do klubu w sprawie tych obozów? No, dzwoniłem. Wyjazd 20, od 20 do 29. Jeśli chodzi o Goriczan, no to jeszcze to nie jest wyjaśnione, ale mniej więcej jak tylko pogoda będzie, to wtedy będziemy jeździć. Weź tu zatrzymaj na chwilę, co? Słuchaj, to jest taka sytuacja, że można się wywrócić wtedy na motorze? A ty się, Janusz, nie boisz, na przykład patrząc na Krzyśka, że może skończyć podobnie? Nie, tak naprawdę mam to w ogóle wszystko skalkulowane, że jednak wiem, że wiadomo, że nie chciałbym bardzo, ale wiem, że jest też taka możliwość, że kiedy będę mógł mieć poważny wypadek i moje życie zmieni się znacznie, ale nie potrafiłbym bez tego żużla żyć. Nie masz wrażenia, Janusz, że jednak ty ryzykujesz swoim życiem, że igrasz ze swoim życiem, ze swoim zdrowiem? Na pewno tak. I to uświadomiło mi kilka pobytów w szpitalu. No i właśnie widziałem ludzi, którzy chcą mieć zdrowie, a nie mają tego zdrowia i bardzo by chcieli je mieć. Wtedy zacząłem myśleć, czy troszeczkę nie igram z tym losem. Natomiast, no, tak jak mówię, myślałem o tym, czy potrafiłbym jednak zmienić to swoje życie, to jednak nie da rady. Trzeba jednak robić dalej to, co się lubi, bo to jednak chyba na tym życie polega. To było 2 dni przed wypadkiem. Wracałem z Grand Prix i jadąc samochodem stanęliśmy na przejeździe kolejowym. Podszedł do nas jakiś pan do okna, do mnie, z mojej strony i się przedstawił jako lekarz leczenia kręgosłupów. Sport żużlowy jest taki niebezpieczny, więc proszę wizytówkę. Gdzieś tą wizytówkę pewnie odrzuciłem na bok, nie miałem jej po wypadku, ale po jakimś czasie po wypadku sobie przypomniałem tą sytuację i faktycznie coś takiego miało miejsce, więc to mógł być jakiś znak.